Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy pięcioma mistrzami z poprzedniego sezonu, z pięciu najlepszych lig. Czyli mamy Liverpool z Anglii, Niemcy Bayern, Włochy Juventus, Hiszpania Real Madrid i Francja Paris Saint-Germain. Przygotowałem tutaj 10 saszetek z kolekcji Champions League 17-18, tam gdzie można było trafić Garetha Bale'a. Wszystko liczymy, moi kochani, za jeden punkcik. No i zobaczymy, który z tych wielkich klubów zwycięży w dzisiejszym pojedynku. Zaczynamy z Paris Saint-Germain. Mamy od razu na wstępie punkcik, brameczka. Thiago Motta wpada. Dalej Chelsea, Anderlecht, Roma, Kopenhaga i jest Real również. Casemiro. Więc w pierwszej saszetce wpadły nam dwie karty. Juventus, Benatia, czyli lecimy od prawej do lewej, Monaco, Porto, Lipsk i zobaczcie, jest Bayern, czyli wszystko się zgadza, znowu mamy kolejną kartę. No i na ten moment Juventus przewodzi, bo wpada Dybala na karcie Klub 100, więc mamy tutaj dwa punkty. Tylko Liverpool jeszcze bez brameczki, ale pewnie zmieni się to za chwilę. Mamy Manchester City i właśnie wspomniany Liverpool, Coutinho, wtedy jeszcze w barwach Liverpoolu. Następnie Basel, Kopenhaga i znowu mamy Juventus, Klub 100, Chiellini. I tutaj karta nordycka, Hogli. Barcelona, Borussia, Feyenoord, Lipsk, Anderlecht i Paris Saint-Germain. Dani Alves, UCL All-Star. Piąta saszetka, więc jesteśmy pod koniec pierwszej połowy. City, Roma, Tottenham, Benfica, Basel i Atletico. A więc na prowadzeniu jest Juventus, na drugim miejscu Paris Saint-Germain, no i trzecie ex aequo pozostałe trzy kluby. Zaczynamy drugą połowę. I mamy Paris Saint-Germain, Kevin Trapp, bramkarz. Następnie Borussia, Roma, Feyenoord, Lipsk i Messi z Barcelony. City, Barcelona, Manchester United, Benfica, Atletico i jest Real. Toni Kroos. Barcelona, United, Borussia, Benfica. Tutaj mamy Kopenhagę i patrzcie, jest logo Realu. Chciałem, żeby tutaj dołożyć razem z tymi, ale no niestety nie miałem powtórki żadnej, a tutaj wpada. Czyli na ten moment trzy kluby na prowadzeniu. Juventus, Real i Paris Saint-Germain. Mamy City, Roma, Tottenham, Benfica, Porto i jest Bayern. Robben UCL All-Star. No i zobaczymy, czy ta saszetka tutaj zdecyduje o zwycięstwie którejś z drużyn. Barcelona, jest Liverpool, Lallana, czyli bardzo nam się to tutaj wyrównuje. Porto, Basel, Kopenhaga i kto tam jest? Puchar. Tak więc, moi drodzy, no nie ma rozstrzygnięcia. Mam tutaj obok saszetki, weźmiemy, będziemy otwierać do skutku, aż ktoś wygra, no bo teraz walkę toczymy między tymi trzema klubami tylko, bo one tutaj mają po trzy karty. Więc albo Juventus, albo Real, albo Paris Saint-Germain. Barcelona, Borussia, Porto, Basel, Logo Lipska i
również tutaj Orban z Lipska. Więc tutaj nic nam nie wpadło. Jest Paris Saint-Germain. Więc na ten moment to PSG wygrywa. Dalej Roma, United, Anderlecht, Besiktas i jest Real. Czyli moi drodzy, na ten moment między teraz tymi dwoma ekipami jest toczony pojedynek. Juventus już odpadł. Albo Real, mamy tutaj Real, albo Paris Saint-Germain. Zobaczymy, czy tutaj wpadnie też PSG. City, Liverpool, Porto, Benfica, City i mamy Casemiro z Realu, więc ostatecznie to Real Madryt wygrywa dzisiejszy pojedynek. Tak więc moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Wpadajcie również na mój drugi kanał. Będzie opis i link do mojego kanału pod tym filmem. Jeżeli podobał się odcinek, to łapki w górę. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.